Szeroki zakres usług foto-wideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl. Czwarta kolejka ligowych zmagań to dla Sparty Katowice wyjazdowe spotkanie z Górnikiem Piaski. Gospodarze w tym sezonie jeszcze nie wygrali, ale w Katowicach wiedzieli, że nie będzie to spotkanie łatwe. Zobaczmy składy obu drużyn na to spotkanie. Górnik 1 Szczepaniak, 3 Skrobarczyk, 5 Hepo, 6 Wites, 7 Stok, 8 Musiał, 9 Skrzypek, 10 to Pieniążek, 11 Ledwoń, 16 Mroczek, 17 Cepek. Sparta 1 Witek, 21 Sobotka, 14 Sawicki, 16 Chwila, 13 Wlaś, 9 Januszkiewicz, 23 Nocoń, 6 Hołota, 7 Mazurek, 19 Sarzała, 18 Słociński. Rozpoczynamy spotkanie Górnika ze Spartą. 13 minuta meczu i pierwsza akcja Sparty. Słociński posyła piłkę na prawą stronę do Sawickiego. Ten dorzuca w pole karne. Był tam Aleksander Januszkiewicz. Nie udało mu się jednak sięgnąć tej piłki. 18 minuta. Sebastian Sarzała. Piłka do środka. Tutaj jest Mazurek. Przepuszcza piłkę chwilę, ale Sparta utrzymuje się przy piłce. Nocoń rozrzuca na prawo do Sawickiego. Ten dorzuca w pole karne po raz kolejny do Januszkiewicza. No i bardzo podobna sytuacja do tej sprzed kilku minut, no ale w dalszym ciągu nie ma bramki. 19 minuta, Bartosz chwilę zagrywa do Mazurka. Ten ładnie uruchamia Sawickiego. Sawicki lobuje Szczepaniaka. Zdążył tam jednak z interwencją Jakub Hepo, który uchronił swój zespół przed utratą pierwszej bramki. Trzydziesta pierwsza minuta, goście mają rzut rożny. Sobotka z Sawickim, ten pierwszy dośrodkowuje w pole karne. Sarzała zgrywa do Hołoty, zawodnikowi z numerem 6. Nie udało się jednak skierować piłki do bramki. 31 minuta i kolejna akcja Sparty. Dośrodkowuje Sobotka, przedłuża to Januszkiewicz. Jest tutaj Sawicki, piłka ponownie do Januszkiewicza. Ten trafiony przez bramkarza piłką, no i futbolówka wychodzi poza boisko. Minutę później postraszyli gospodarze. Błąd teraz Witka, jest Marcin Pieniążek. Nie trafia jednak w światło bramki. W 33 minucie kolejna akcja gospodarzy. Cepek niedokładnie jednak zagrywa, no i przejmują piłkę gracze z Katowic. Na prawej stronie jest tutaj Sawicki. Sawicki, piłka za plecy obrońców do Fabiana Blazia. Temu jednak nie udało się opanować piłki. No i wyłapał to bez najmniejszych problemów Patryk Szczepaniak. Minuta 36, no i kolejna akcja gospodarzy. Strzał na bramkę, odbija to Dawid Witek. Wydaje się, że niebezpieczeństwo jest zażegnane przez Sobotkę, ale gospodarze utrzymują się przy piłce. Jeszcze okazja Mateusza Skrzypka. Dogranie wzdłuż bramki do Cepka. No i gospodarze bliscy objęcia prowadzenia. 41 minuta, Bartosz chwila w polu karnym, chwila schodzi na prawą nogę, strzela, no i fantastycznie broni Patryk Szczepaniak, który pilnował swojego krótkiego rogu. To już ostatnia szansa w pierwszej połowie. Sobotka dośrodkowuje, jest tutaj Nocoń przed polem karnym, strzela, ale pewnie broni bramkarz Górnika Piaski. Druga połowa. Ładny przerzut piłki na lewą stronę boiska do Aleksa Januszkiewicza. Ten przedziera się w pole karne, mija Szymona Stoka, ale nie udało mu się oddać strzału na bramkę Szczepaniaka. 51 minuta. Mazurek do chwili, ten uderza na bramkę. Piłka skozłowała tuż przed interweniującym Patrykiem Szczepaniakiem, ale poradził sobie bramkarz gospodarz. A to już kolejna akcja w tym meczu, rzut wolny dla Górnika, uderzenie na bramkę Cepka. No i doskonale wpisuje się w bramce Dawid Witek. 64 minuta.
piłka na prawą stronę boiska. Jest tutaj Sawicki, Sawicki schodzi w pole karne, zagrywa do Sebastiana Gielzy i zawodnik, który pojawił się na placu gry na początku drugiej połowy, wyprowadza Spartę Katowice na prowadzenie. No, długo musieli czekać goście na tą pierwszą bramkę, ale w końcu się doczekali. 4 minuty później kolejna akcja, Mazurek, piłka za plecy. Do Sobotki, ten jest faulowany w polu karnym. No i sędzia bez wahania wskazuje na 11 metr. Do piłki podchodzi Sebastian Gielza, no i przestrzelił tą 11. Zdobywca pierwszej bramki dla Sparty w tym meczu. 72 minuta. Nocoń z Mazurkiem. Wyłuską piłkę Nocoń. Zagrywa do Bartosza chwili. Ten uderza na bramkę i fantastyczny gol pomocnika Sparty Katowic. Potężna bomba posłana w samo okienko bramki. No aż z wrażenia niestety nie wytrzymały nasze zabramkowe kamery. A szkoda, bo trafienie na pewno będzie kandydatem do bramki sezonu. Bartosz chwila przekonuje, że od samego początku wiedział, że będzie chciał uderzyć na bramkę. Nie, ja już wiedziałem od razu, jak dostałem tą piłkę z boku, że będę chciał to uderzać. W pierwszej połowie też miałem taką sytuację, ale gdzieś ta piłka mi podskoczyła, a teraz mi idealnie siadło i super. Naprawdę piękna bramka i moja reakcja też, myślę, że to pokazuje. I Bartek dużo próbował w poprzednich meczach tych strzałów i dzisiaj się mu odpłaciło, że w końcu zdobył bramkę. Pracował na to, konsekwentnie próbował tych strzałów, bo ma uderzenie. No i w końcu jest ta bramka i miejmy nadzieję, że w następnych meczach nie musi takich pięknych strzelać, ale kolejne bramki dołoży. 85 minuta i gospodarze mają rzut wolny. Patryk Cepek, dośrodkowanie w pole karne, strzał na bramkę Dawida Witka. Przeniesiona jednak nad poprzeczką. W 88 minucie na boisku pojawił się absolutny debiutant Wiktor Kraczla. No i właśnie ten zawodnik miał szansę wpisać się na listę strzelców. Sobotka do Gielzy, ten ładnie wypatrzył Kraczle. Uderzenie na bramkę, ale odbija to bramkarz Górnika Piaski. Więcej goli nie było, Sparta wygrywa 2-0. No wydaje mi się, że dosyć ciężki mecz. Przeciwnik postawił ciężkie warunki, bo boisko było, że tak powiem, no niezbyt do grania w piłkę. Ciężko się tą piłkę przyjmowało, gdzieś tam ciężko się prowadziło, dlatego trzeba było szukać prostych rozwiązań, że tak powiem. No i ustaliliśmy gdzieś sobie takie założenia, które staraliśmy się wykonywać, no i to dało nam 3 punkty. No, nastawialiśmy się na trudny mecz i też taki był. Tutaj na potrzeba tego meczu była taka, że nie było 5 podstawowych zawodników z poprzedniego meczu. Musieliśmy się trochę przestawić na inny sposób grania w defensywie. To zawsze wysoko chcieliśmy odbierać tą piłkę. Dzisiaj był pomysł inny, żeby jednak wytrzymać tej defensywie niskiej i szukać tych piłek po przechwycie. I były z tego sytuacje w pierwszej połowie i w drugiej tak samo. Także myślę, że to i ten plan na ten mecz i realizacja zawodników była na tyle dobra, że my ten mecz wygraliśmy i myślę, że zasłużenie, bo było tych sytuacji też więcej do skończenia. Też Figo Mateusz Gąska dzisiaj ma wesele, dwóch gości na weselu, także też przy okazji Figo życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, razem z żoną dużo, dużo szczęścia i cierpliwości przede wszystkim. Trener Michał Czyż wrócił jeszcze do ostatniego meczu z AKS-em Mikołów, który cały czas odbija się echem w Katowicach. I na koniec chciałbym się jeszcze odnieść do poprzedniego meczu i takich niemiłej sytuacji, gdzie trener coś zarzucił w moją stronę i mam nadzieję, że teraz, skoro miał odwagę swoich zawodników skłamać, że ja powiedziałem przed meczem jemu, że my ten mecz i tak z nimi wygramy 4-0, żadne takie słowa z moich ust nie padło, jest cały mecz byłem na podsłuchu, mogę udostępnić to nagranie. I sobie wszyscy zawodnicy zobaczą, bo to jest po prostu nieprawda. Mam nadzieję, że skoro miał odwagę ich skłamać, to teraz mam nadzieję, że będzie mógł przed swoją drużyną wyprostować ten temat. Dziękuję bardzo. Sparta po 4 rozegranych meczach jest liderem tabeli w klasie okręgowej, a już w najbliższą sobotę u siebie podejmować będzie Cyklon Rogoźnik.